Prezydent Andrzej Duda spotkał się dziś z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. NATO musi utrzymać jedność i stać przy Ukrainie, podkreślał polski prezydent. W 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku stacjonują polskie myśliwce F-16 i amerykańskie myśliwce F-15. W bazie wizytę złożył sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Spotkał się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą. Omówiliśmy w tej chwili bieżącą sytuację bezpieczeństwa. Mówiliśmy o zadaniach, które są tutaj wykonywane. Mówiliśmy także o tym, jakie kroki są potrzebne na przyszłość. Z kolei szef NATO zwrócił uwagę na dalsze działania sojuszu. Przez ostatnie tygodnie znacznie wzmocniliśmy naszą obecność we wschodniej części sojuszu. Również wzmacniamy siły odpowiedzi NATO. Dzisiaj francuskie wojska udadzą się do Rumunii. Jens Stoltenberg podkreśla, że państwa sojuszu wspomagają Ukrainę militarnie, ale nie może być mowy o zaangażowaniu w wojnę wojsk państw NATO. Chcę zaznaczyć, że NATO nie chce być częścią tego konfliktu. Dlatego nie zamierzamy wysyłać żadnych wojsk na Ukrainę. Nie zamierzamy też wysyłać samolotów do ukraińskiej przestrzeni powietrznej.